Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Boluś, a to kolejny odcinek z American Truck Simulator. Dawno nie było, chyba z tydzień. Miała być FIFA, lecz nie udało się nagrać. O, tutaj takie piękne oświetlonko sobie zarzucimy, a mówię, dzisiaj sobie taką trasę przejadę. W międzyczasie opowiem wam, czemu właśnie nie ma FIFA i co to, jak będzie wyglądało z farmingiem w następnych dniach i jak to tam, jak wiecie, pogadamy sobie luźnie, bo to w końcu Ameryka. Dobre drogi, można jeździć. Jak widzicie, dzisiaj ze żwirkiem, naprawdę fajny zestawik mi się trafił, także bez zbędnego gadania spuszczamy ręczny i poszli! O, tu mam nadzieję, że się wyrobię. Aha, się wyrobiłem. Masakra. Naprawdę trudny. Wjazd jeszcze idzie w miarę ogarnąć, ale tak to ogólnie za kolorowo to nie jest. Nie wiem, nie sprawdziłem na trasy, gdzie idziemy, jakiś Los Angeles czy jakieś kurde Filipiny. 55, także spokojnie, powinniśmy dać radę. Nie wiem, jak z dźwiękami też u was, kochani, bo no tutaj w grze praktycznie mam wyciszone na maksa, nagrywa mi bardzo, bardzo głośno grę, bo sprawdzałem wszędzie, czemu może tak być. Nie mam pojęcia jak na razie. Mam czerwone światło, także nie ma co się spieszyć. Zrobimy sobie małą już redukcję, powoli powinniśmy się dotoczyć do światełek. Miała być FIFA, tak, wiem, sam już chciałem sobie zagrać, ale niestety zapomniałem, że jeżeli nowy komputer, to nowy Windows, co daje mi to, że poprzednie ustawienia pada mi zniknęły, a mój pad jest taki troszkę jakby inny, żebym rzekł, że nie tylko wystarczy, że go podłączę, ale muszę też jednak zrobić jeszcze jakieś tam ustawienia, żeby zwody działały i to wszystko fajnie ze sobą współgrało. Ale powiem jedno, kurna dziot FIFA na 60 FPS-ach, no nie wiedziałem, że taka gra może być piękna, tak? Coś niesamowitego, że tak wam powiem. Jest taka płynność, nie wiem jaka podczas nagrywania, bo sam ETS, jak widzicie, nie wiem czemu. Jakby włączek było wszystko ok, nie wiem czy teraz trochę rzeczy poinstalowano, ale co do tego to ma. Nie wiem, może dokupię troszkę RAMu. Jednak nie mam tych 60 FPS-ów podczas nagrywania, jest tam 50, się waha z tego co teraz patrzę, 55. Małe lagi czasami są, czekajcie, bo tu będę teraz skręcał, widzicie, się zagadałem troszeczkę. Dobra. No, jadź, krzychu. Fajna droga nawet. Troszkę boczną polecimy, mi się to podoba, może jakieś mijanko się uda zrobić. Także mówię, no FIFA będzie na pewno, już do brata napisałem, że mi podesłał swoje, bo on ma tego samego pada, te same ustawienia robił i on mi właśnie to pokazał. Dlatego też no muszę poczekać, zobaczymy. Mam nadzieję, że to ustawimy dość szybko i sobie zagram wreszcie coś, bo chciałem powrócić, bo i turniej w szkole słyszałem, że ma być FIFA. Fajnie by było, jakby się trochę do formy wróciło, bo już nie wiem, czy ja pamiętam w ogóle, jak grać w tą FIFA. Ciekawy jestem jak aktualizacje, no bo teraz pobierałem całą FIFA praktycznie, więc już na pewno jakieś nowe były. Ale to mówię, zobaczymy w najbliższym czasie. Ten Amerykan nie wiem kiedy się pojawi z racji tego, że no tak, dzisiaj mamy wtorek, troszkę zaraz się biorę, mam w cholerę nauki, nie ma czasu nawet na pogadanie, czy coś w tym stylu. Na szybko to teraz nagrywam, bo muszę ze 2-3 odcinki nagrać na zaś, bo jutro jadę do Karoliny, to wiecie, nie będzie kiedy, Brączek mi jedynie to wyda. Także prawdopodobnie na środę będzie bolusiowo, żeby, wiecie, tak trochę farminga, trochę innych gier było, żeby nie za dużo tego wszystkiego. I to będzie prawdopodobnie w czwartek, kiedy będziecie oglądać American Trucka. Może jeszcze wtedy nawet i pojawi się FIFA tego dnia, ale nie obiecuję, nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Jak nie, to FIFA wtedy będzie na weekend jako drugi odcinek. Ale to mówię, zobaczymy jak będzie z czasem. Dzisiaj była próbna matura, bo to nagrywam we wtorek, tak jak już wiecie, jak już wam wspominałem, kochani moi, to muszę trochę schamować. To pisałem już maturkę z angielskiego, masakra jakaś, nie? Nie wiem, angielski to jest dla mnie inna bajka, może akurat dlatego... Co ty kurwa odrobisz? A, ty tu zjeżdżasz. Dobra, trochę musimy zredukować niestety. Poszedł! Szybcy i wściekli! Kurna dziad, ajaj, tu była ciągła, bo ja mogłem mijać, tak, to ten też mógł idiota mijać, no ale trudno. O, znowu ta droga, ale to nie ta sama, po której już jechałem ze kilka razy, bo na pewno nie tędy się tutaj jechało.
fajna sprawa z tym jest. W farmingu chciałbym, żeby tak idealnie można było drogi, no jedynie sprawa taka, że model by musiał być taki już drogi, my tylko wkładamy to na mapę i do terenu, oj, ten zakręt. I bardzo podobny jest to, kurna, wszystko to samo prawie. Dobra, damy radę. Czasami się muszę skupić, nie, żeby tu pomyśleć. Muszę teraz ogarniać trochę od czasu do czasu mapę, bo jak wiecie, ja bym z chęcią mknął cały czas przed siebie. Ogólnie coś tu na dworku słychać. Oprócz tego, że wolę... Nie, wolę jeździć w kabinie. Wy chyba też. 55, dobra, trochę zwolnimy. A tu taka przelatowe miasto, tak bym rzekł. Siema. Gdzieś się coś tam poszukują, pracy chyba. Ale to nie dla mnie. Ja wolę tirem. O, kolega. Siemandero. Trzeba zatrąbić, trzeba być kulturalnym. I także mówię, no maturka ciężka, że tak powiem, no oczywiście zawsze powie, że to jest łatwe. Trochę sobie zrzucimy. Bo jestem ciekawy, gdzie my jedziemy. Prosto, prosto, dobra. Kurwa dziot! Przecież normalnie jechałem. A tu jest 30. Fuck. Bitch, please. No trudno. Dobra. Cichu, zrzuć. O, szedł znowu. Ty, tu ten spinis mi jedzie. Halo. Kolego. Tej zdyszkę. I ten, dzisiaj tak mam nadzieję, że będę miał pomysł na nagrywanie. Jać. Kurde, mi się tu wrąbał. Zapomniałem właśnie o tym pasie, nie? No tak tu jest. Dlatego lepiej z tego jechać, tak? Pamiętajcie, jak ktoś tutaj będzie, lepiej trzymać się lewego pasa. No wy będziecie troszkę szybciej jechali, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, nie? O, tak jak myślałem. Skrzyżowanie równorzędne, że tak rzekłbym. I co? I tak to mówię, ale że tak dopiero do mnie dotarło, wczoraj w kościółku byłem, bo rekolekcje i tak do mnie dotarło, że za 2 tygodnie święta już. A dzisiaj nie chcecie wiedzieć, jaka jest kurna ciot pogoda, nie? Może wstanę i wam pokażę, albo zresztą pada. Pada, kur... no normalnie tak pada, że wy sobie sprawy nie zdajecie, nie? Rano wstaję, jak zawsze. Mówię, spoko, nie? Żaluzji sobie nawet nie odsłaniałem. Mówię, po co? Ale mi tu ładnie poszło. Się złamał. Żaluzji nie odsłaniam, schodzę na dół, patrzę, nie wierzę. Po prostu, kurna, no nie. O, żem zjechał. Nie, teraz nie wiedziałem, nie mogłem ogarnąć. Nie patrzyłem się, próbowałem hamować, zamiast hamować, to ja wcisnąłem skręt na lewą stronę. Sorry, ziom. Ale tak wyszło. Wymusiłem, tak, 2% uszkodzenia, mandat 3000 zł, grzywny kary. Do renty będzie wliczane prawdopodobnie. Do końca życia taki. Taki wypadek. Sorry! Nie chciałem. No ale tak już w życiu bywa. Jak się nie jeździ ciężarówką na co dzień, to jest ciężko. Nie no, żartuję. Nie ogarnąłem, przepraszam. Ale przeprosiłem, tak? No to nie dawaj łapki w dół, proszę. Zrobisz, jak będziesz uważał. Tak. Dobra, bo teraz przypiłowałem trochę go za dużo. 55. A my już 65 na liczniku. Czy znów pobijemy rekord prędkości? Nie. Trochę zwolnimy, bo nie mam zamiaru płacić kolejnego mandatu. Kurna, szkoda, że z nami ktoś nie jedzie. Halo? Nie zabrać nikogo jakiejś panienki, dupeczki czy coś? O kurna, dziod, jaka wersalka z tyłu. Z Ikei chyba. Czekaj, tu jest 50. A nie, 55 to tu jest dopiero. A dobra, to ja mogę mu trochę panik jeszcze dać. Jakoś tak przyzwyczajony do tamtych desek rozdzielczych jestem. O, dobra, teraz mam 55. Dobra, i starczy, więcej nie jedziemy. Postaram się jakoś to kontrolować. Tutaj kolega ma zamiar mnie z lewej strony wyprzedzać. Nie wolno, słuchaj. Jedziemy równo. O, pociąg. Ale nie wiem, czy on się porusza, czy mi się tylko tak wydaje. Jedzie. Chyba jedzie, bo się za szybko zbliżał. Nie? No. Kurna, dziad już 10 minut. Nas rzuca jak szatan po tej drodze.
4 godziny, raczej tej trasy nie przejadę wam. A może zobaczymy. Chuj, dobra, damy w panik trochę. Mam nadzieję, że tu nie będą stali. Jak uważacie? Napisz w komentarzu. Będą stali czy nie? Obstawiam, że nie będę, bo to... Droga szybkiego ruchu i... Nic nie mówiłem, nie? Nic. Sknerusy jedne. No przecież ja nie muszę dowieść, to muszę nagrać wszystko, ludzie! Taka jest, dlatego wolę być rolnikiem, albo nie wiem. Tylko nie tiraże. Muszę dowieść na czas ludziom, bo żwir wiozę, tak, gruz. Cyganom. Cyganom wieziem gruz. Głodne będą, no co ja zrobię, że ja muszę szybko jechać, by tu swoje zastrzeżenia macie, nawet policja nie postawiona, te fotoradary jakieś w drzewach poukrywane. Jak ja mam zarobić, kurwa, na tą ciężarówkę? Chyba kredyt wezmę, najwyżej nie spłacę, mnie zamkną na 10 lat. Albo od razu na krzesło, mordercy nie zamkną, tylko mnie. Tak już jest, to jest Polska. Tu nie ma przelewek. O kurde. Czemu? Nie dość, że ja uderzyłem w kogoś. On znaczy we mnie, ale to moja wina. Aj, tak. Dobra. Będę przejmował. Mam pieniądze, to jadę, nie? Ale kurna... Chociaż powinny być jakieś oznaczenia, fotoradary. Albo chociaż jeden mandyt powinien zostać na jedną trasę, nie? Powinni to już widzieć, mieć tam w kartotece. Poszukiwany. Albo bardziej... Spisany może by było dobrze, nie? Lepiej brzmi. Ale dobra, nawracając do tego wszystkiego, to tak, na kanale powinny się jeszcze pojawić farming. W środę. Bolusiowo, dość fajnie, bo żniwa kontynuacja. Spodobał wam się poprzedni odcinek. 30 tysięcy w 2 dni. 3,5 tysiąca łapek w górę. I teraz już sobie tam także zdradzę pomysł. Kurna, tylko że właśnie nie wiem, kiedy to wydam, chyba po to. Dobra, to nie zdradzę, to sobie obejrzycie farminga, to już będziecie wiedzieli, nie? Kilka fajnych pomysłów już wam z góry mówię. Ej, daj ta 65, jaką? A ty jedziesz? Dobra, ej, teraz pierdzielę, jadę tak jak ten. Jak on będzie hamulował, to ja też. Dawaj. Flintstone. O, 99, jakby to była to kurna dziot. Skrzyni by mi brakło. A ten co? Jakiś głupi jakiś? On naćpany może jedzie. To może ja za nim nie jadę, bo on też będzie przekroczy prędkość, on mandatu nie dostanie, ja dostanę, bo mnie widać, bo dużym jadę. Siema. Jakieś tu gospodarstwo rolno-hodowlane. No dobra, oni popierdalają, to ja też lecę. Chyba ograniczeń nie mamy, jako my na tiry. Gorzej jak mamy. Mam nadzieję, że tu przelotówka jakaś szybka. To lewy kierunek. No i teraz. O! Kolega z firmy! Halo! Krzychu! Co ty wiedziesz, że masz zatkane? Siema, siema, fajny, fajny firmasz. Fajnie chłopaki. Kurwa, żeś przyczepę zgubił. Tam, powrót! Czemu? Trumbne. Kolega tam skręci. Albo on jedzie. Kurwa, jakim cudem, jak on jedzie, zobaczcie, jak szybko, ile mnie wyprzedził i nie dostał. To jest błąd gry. No i co następny, i nie wierzę, że on tam hamulował. Weźcie, napiszcie mi, czy ciężarówka ma ograniczenia swoje. No to jest 55 milach, to ja jadę 100. No dobra, ty hamulujesz, to ja też mogę zhamulować. Bo pewnie fotoradar. Ach, 35, Jezus Maria. Aha, dobra, czekajcie. Trochę zrzucimy sobie biegi. Lecimy prosto. 35, rozumiesz, co to jest 35, czy nie? Już tutaj się nam ciemno robi. Jest już ciemno, ale... Ogólnie to tylko mogę nagrywać do 18 minut. Czekajcie. Ale przeciągnął go teraz. No nie. Nie zostawiajcie mnie, proszę. Tutaj przepraszam, co to za jakieś posiedzenie? Rady gminy.
Wilkowije. Gdzie kurwa? 35 mam! Ile tu jest? No i widzi, nie, to jest zbugowane, nie, tyle, no to jest niemożliwe. To jest żal. No tu jest 15, 25, 35, widzicie? Jadę 35. Puści tam je? No kurwa, ja chcę do tyłu. Mam nadzieję, żeby się mi wpuścili, fajnie by było. Trochę pas przyblokowałem. Się zagadałem. Puści mnie tu któryś? Fajnie by było. Wiecie, ja tu nie tutejszy, ej chłopaki. Ja nie tutejszy, wpuści któryś? Prosiłbym bardzo. Wdzięczny będę, naprawdę. Kolega wpuści tutaj? Patrzcie jak do ciebie mówię. O, tam policja stoi. Dobry? Jadź tam. Mój się wepnę na chama. No masz zielony i nie jedziesz. To my nie wyjedziemy. Normalnie nerwicy dostanę. Ale tam było 35. 50 nawet była i dostałem fotorada za przekroczenie prędkości. No to cholery no. Nie było na pewno 30, 55, bo jeszcze obejrzę to na filmie. Ale nas pojechało. Nie, wiecie co, to nie ma sensu, tu za duży korek się zrobił. Jeszcze mam kawał trasy. A mi 52 minuty zostało, nie zdążę. Mimo wszystko. Kolega wpuści czy nie? Puść ta rzeź. O, dawaj, dawaj, jedź tam, jedź, jedź, jedź. Nie, dobra, ja się tu nie przycisnę, za duży korek się zrobił. Ręczny, ja sobie to dojadę poza odcinkiem, także kochani, to by było na tyle, ja nie wiem, zbugowało się coś. Zaraz cię puszczę, co już trąbisz tu. Także to by było na tyle, nie wiem, dziwaczna trasa się trafiła, cholera, w ogóle dzisiaj masakra jakaś. Także to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, uważajcie na ograniczenia, cześć!